Siema, z tej strony Dawid Weiss. Pierwszy odcinek z nowej gry na moim kanale Kingdom Rush 5 Alliance. Miałem to nagrać zdecydowanie wcześniej, ale przedłużyła mi się gierka, bo ja przechodzę wszystkie Kingdom Rush'e po kolei, czyli 4 Kingdom Rush'e miałem przejść, to jest piątka oczywiście. I wczoraj udało mi się przejść w końcu ostatniego tą czwórkę tak na maksa, więc dzisiaj przechodzimy sobie piątkę. I to jest nowa gra, którą nigdy nie grałem, nigdy nie wiem, co tutaj się będzie działo. Wiem, że to jest po prostu pojedynanie, że będziemy grać i dobrymi, i złymi przeciwko jakimś potworom chyba. Będzie bardzo fajnie, bardzo jestem podekscytowany. Oczywiście będę nagrywał tylko główną kampanię, te pojedyncze levele, które będą, dodatkowe levele, które będą dochodzić w następnych miesiącach, bo chyba teraz jeszcze nie ma, nie jestem do końca pewny. I następne Towersy i Herosy to już sobie odpuszczę, ponieważ jak nagrywałem Vengeance chyba 4 lata temu, kiedy ta gra mniej więcej wyszła, to wtedy też nie nagrywałem wszystkiego i tam niektórych dodatkowych leveli i tego DLC, co wyszło chyba rok temu czy ileś tam, też nie wyszło, a nawet jeszcze kolejne DLC ma wyjść. Ale ja nie będę tego nagrywał, mi chodzi tylko o kampanię, więc skupiamy się na kampanii. I ja już tu sobie sprawdziłem mapę. O, bardzo fajne to jest w tle. I wygląda ona spoko. Bardzo mi się podoba. Jakby ona jest taka... Tu jeszcze za chmur będzie jakieś takie... To jest przybliżana mapa, to jest taka sama jak była na początku, pewnie to się zmieni. Próbuję wyczaić, co tutaj jest, mniej więcej. No ale nie widać, to jest może ośmiornica jakaś, latający dom, no będzie ciekawie. I to będzie cała mapa. To jest nasza cała mapa. Jest ona totalnie inna niż Kingdom Rush. Nie wiem, czy ona się łączy tu z czymś. Tu jest ten biom taki, więc może z Originsami się jakoś łączy? Nie jestem przekonany, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Chyba to się z Originsami łączy w jakiś sposób. Bo tu był taki biom taki i tu był chyba ten normalny lub taki kwiatkowy, nie wiem, dobra. Zostawiam to już tutaj i to jest nasza pierwsza misja. A tu pan już właśnie czeka na nas. I my będziemy sobie przechodzić w trybie, mam tutaj casuala. Na normalu. Myślę, że na normalu będzie git. Oczywiście na Impossible będę sobie wszystko później przechodził, ale na razie nawet nie mogę, więc myślę, że normal będzie spoko. I lecimy, zaczynamy Sea of Trees, ja nie będę tego czytał jak zawsze. Ale można sobie zastępować wideo i sobie to przeczytać. Ja mam to gdzieś, ja po prostu jestem po gameplay, który jest naprawdę niesamowity. Jest jakiś ziomek. O, ja to już też widziałem. O. Tak, i to jest oczywiście po tym Kingdom Rushu Vengeance'u, że on po prostu poszedł w popłochy. In peace i tak dalej. Since that is not over now. I to jest ten Alliance, czyli tu jest zły, a tu jest ten dobry. I teraz będziemy grać i dobrym, i złym przeciwko nie wiadomo kogo, tak naprawdę. Dobra, i tu właśnie więcej się nie spoilerowałem. Tu byłem na maksie. Tu jest też przybliżona mapa, nie gadaj. Dobra. Mamy Archera. Nice. Time for target practice. Dobra, no to Hawk Invader. Proszę bardzo, pierwsi nasi enemy w całej grze. O, przybliżyło mi... O, Pigeonsy. To jest pierwsze enemy w naszej grze. Jakieś świnki morskie, nie wiem, świnki morskie, nie. Czy te busze polegają na tym, że ja będę musiał ileś zabulić, żeby to się odkryło? O, bo nie. Earning Gold, no to jest bardzo prosty tutorial. Nie, czy to jest tutorial w ogóle. Nie, tam było w ogóle Heroic i Iron. Co jest najlepsze, nie ma tego w Vengeance. Na początku był po prostu tutorial i nie było tam Heroic i Iron. No to wiem, oczywiście, jak przechodziłem 4 Kingdom Rush, więc ja nie muszę mieć tego powtarzanego. O, następny wave od razu podzielił. To jest 5 w ogóle? To nawet jest... O! Build a barak, dobre. Ej, bardzo fajny tutorial. W ogóle czajcie to, że tu jest 5 wave'ów na początku? Tego nie było wcześniej, widzowie. Nie było tego wcześniej, to było jakby... Te baraki teraz będą sobie radziły. No może nie radziły, ale... Poradzimy sobie jakoś. Bardzo fajnie to się zapomniało. To w żadnej grze nie było 5 wave'ów w pierwszym tym. W żadnej. O, i teraz nam odblokowali. Oj, mogę sobie odblokować tego. Dobra, nawet jakieś znajdźki muszą być. O, pierwsza znajdźka. Bardzo się cieszę. Lubię takie znajdźki. Pierwsze osiągnięcie w grze.
O kuźwa. A, bo wave jest, no tak. How, low HP, no to fajnie. Tu mam jeszcze magię, weźmy sobie magię, sprawdźmy. Put on the fire campfire. Okej, okay, call in first pass, no to znamy. Tu już kolejne 80 zostać, nie wiem, czy będzie jeszcze jedno. O, reinforcements są pojedynką! O, najgorzej! One były zawsze pod dwójką, bo to było pod jedynką. Oh no. Niedobrze. Ile za damage zadaje? 12, 18, oni mają po 18, no to zadaje. Ej, ja mam to pod jedynką teraz, ale chujowo. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mamy Herosa teraz. Nice, chodź tu. Znaczy, Heros był pod spacją, rzeczywiście, ale... Tamty Kingdom Rush, jak po prostu tu było najpierw tego, w czwórce tak było. O, i to jest ability Herosa pewnie. O, nice, to mi się podoba. Jest to bardzo podobne do czwórki, czy do trójki? Czy na początku też chyba taki... No może nie na początku, ale było coś takiego. Dobra, zbudujmy sobie następne. To jest ostatni już wave, będzie nowy enemies. Sprawdźmy więc. Ale ładnie to wygląda, po prostu. To jest ładniejszy Kingdom Rush chyba od tamtego, póki co. To jest Brawler, okej. Okay. Czy oni mają lekki armor, ale dosłownie to wygląda tak samo jak Vengeance. Ten hood. To jest niby dobre. No ale... Zawsze tą supermoc miałem po trójkę, a teraz mam po dwójkę, muszę się podzwyczaić. To jest najgorsze. Oczywiście to jest level Herosa, który będziemy wybierać. O, siema. Butterfly'a miałem tutaj fajnego. Oczywiście to jest początek, więc tu raczej się nie będzie nic ciężkiego działo. I pyk. I pyk. I pyk. No i klasa, widzowie. Można też sobie przeliczyć, ile tu będzie właśnie... O kurczę, to chyba będzie trzeba dobudować. Albo i nie. Nie, chyba nie. Chyba jesteśmy flash. No i gła... I gitara, bardzo fajnie. Bardzo fajnie się słyszy. Finish the tutorial, to już to był tutorial. No to się dało... Ogarnąć. Hura! Vezan, olecą te bomby. Easy. Now I come to propose a deal. After what you have done to our kingdom, King Dina's eyes needs to be opened. He refused to see the danger facing the kingdom, but let us find your king and put an hand to the street together. Okej, okay, i on przywitał to. Będzie teraz Alliance, dudes. A, mi się to podoba. I to jest tak samo jak Vengeance. Bardzo fajnie to zrobione. Tricanton. Będzie pewnie podobne do tego, co Boom Boom robiło. Chyba Boom Boom. Od razu do tego przechodzimy? Wow. O, The Guardian Gate. Dobra. O, i mamy już tu takie rzeczy, tego wcześniej nie było. Bardzo jest to fajne, że achievementy są w końcu z tej strony, a nie zlepione z tym. Bo to jest bardzo dobre z tego. Zobaczmy, jakie tu mamy achievementy. Okej, okay, jest 16 misji po tym, ale dosłownie to samo było w tym. Tylko czemu Iron i Heroic są po 15, ale Campaign jest po 16? To mnie ciekawi. Czy ostatni level nie będzie na Heroic i na Iron? Bo pierwszy tutaj jest. Oj, to jest ciekawe. To może być ciekawe. To już mi dużo zdradza. Okej, okay, no to reach level with done tego. Slay 10... O, to będzie ciężkie. Use hero powers... Okej. Okay. No to też będzie bardzo długi grind. Kolek, to też będzie długi grind. Win a stage using only dark army towers and heroes. Okej. Okay. Find surf... Dobra, no to będziemy ogarniać. Bardzo mi się to podoba. Upgrade'y. Mamy tu zero? Nie dostaliśmy nic jeszcze. Okej, więc tu jest... Tutaj jest to rozwidlenie. A tu jest tak, że możemy i to, chyba.
Kurczę, ale tego jest dużo. Dobra, my będziemy sobie później to czytać. Zobaczmy towersy. Nie ma ich dużo, ale będzie się to oczywiście rozwijało. Będzie więcej wraz po prostu z grą, ale to jest na razie tylko kampania w tej grze i nie ma nic poza tym. Więc ja to rozumiem. Mamy tą bombę. The Dark Army's newest definition for modern warfare. O kurczę. No, to może być ciekawe. YouTube ci pisze. Okej, czyli to są dobrzy, a tu jest ten zły. To jest zły, to jest dobry, to jest zły, dobry, zły, dobry, 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 zły, zły, zły. O, aj, to dobrze wygląda. To fajnie wygląda. I to jest unlocked as stage 16, czyli to będziemy mieć na sam koniec tego. No, to jest bardzo fajnie. A Hiroshi? No i klasa. Equip the heroes you want to use in the battleship in hero points. Dobra, no to wiadomo. I tu są dobrzy pewnie, a nie, tu są i dobrzy i zły. I ja po prostu tego jeszcze nie mam odblokowanego, ale domyślnie już będzie. Na stage 3. Bardzo fajnie to wygląda. Kurczę. Ej, smoczek! Smoczki. Dobra, ja sobie później będę dodawał te pońce. Ja się to nie obchodzi. Przejdźmy do levelu drugiego. The Garden Gate. Magical damage jest... W ogóle to jest takie duże strasznie, no to nie było aż takie duże. Hej, they come, I will help you, your funny forces. One of my best soldiers will do it, ha. Huh? Okej, okay, czyli to już mamy tego. Let's do this. Czy to już jest heros ten zły? New hero. Okej, okay, mamy dwóch herosów, bardzo fajnie. Ale będzie jazda w tej grze. Dobra. Pierwsze takie zawijasy. Oha. Dobra, to było ciekawe. Mam tu tego jeszcze co łowi. Wyłowi coś? Dobra, wyłowi za trzecim razem pewnie. Bo to jest obvious. Albo za czwartym. Albo za piątym. Kurczę, nie wiem, czy tu mam próbować, czy coś mam... O, tutaj zaprowadzić jakiś fish? To jest w ogóle takie... Czy on będzie miał oczka otwarte? O, ale fajnie, dobra, spróbuję jeszcze raz. Ja nic nie ma, dobra. Oni się poruszają w ogóle w grze, tego nie wiem, czy było w Vegas, może było. Okej, zróbmy tak. Zróbmy tu artylerię, tu obronę, obronę. Oblepszę sobie tą obronę. Teraz jest 3-5, nie wiem jak wcześniej było. O, już oczka uruchomiło. O, to jest pod jedynką, to jest pod dwójką, to jest pod trójką. Okej, okay, czyli to robi... Okej. Okay. Chodźmy tutaj. Okej, okay, jak klikam dwa razy spację, to zmieniam. To jest bardzo fajne. O, wyłowiłem. Wyłowiłem rybkę. Okej, okay, to może później będzie coś jeszcze mocniejszego. But? Kurczę. Kurczę, dobra, skupmy się na grze. Tutaj dałbym tak. Tak, ja wiem, ja znam tą grę, to spokojnie. Ale on ma fajne oczka, bardzo ładnie to wygląda. Fajna jest ta gra. 8 wave'ów, no dobrze. O co chodzi z tym butterfly'em? Jak to strzela? On strzela potrójnie. To mi się podoba. Jest to dosyć celne. Oczywiście to jest tylko dopiero drugi level, póki co. Ty, ale nie było tego. A, teraz już żyło. To fajnie. Fast speed. Good road rat. Ej, fajnie ci wyglądają. Podoba mi się taki Kingdom Rush. To jest znowu też odskocznia, bo ja pierwszy raz gram nowego Kingdom Rusha od kiedy? Od 2020, no to wiecie, 4 lata minęło. O kurczę, ej, nie gadaj, że oni są niewidzialni. Niedobrze. Uuu! A co to takie? To chyba mi nie pomogło. O kurczę. Dobra, zginął. Ale niestety trzeba tutaj następną obronę zrobić. Z tego co widzę. No to nie wygląda dobrze. Czy oni, no chyba enemy właśnie nawala. To jest bardzo fajne. Ty wyłowisz coś fajniejszego? Jeszcze nie wiem.
No bo tu też za dużo nie możemy zrobić. No but, kurde. Ja myślę, że się da coś lepszego zrobić. Tylko trzeba mieć albo RNG to jest. No to enemy nawala, ten nam pomaga, ale on jest fajny. Kurczę, buta wyłowiliśmy. No dobrze. Jest znowu buta. Jest znowu rybcia, ale... Kurczę. Ja bym to sobie jeszcze ulepszył, zobaczył jak to nawalać będzie. Ten ma drugi level już. Okej. Okej, no wiem, wiadomo, nie? To ma po w ogóle strasznie tanie jest ten tower, mi się to podoba na razie. A oni są po prostu zestakowani na początku, dobra. No, tylko to już się robi trochę ciężej. Bardzo fajnie to nawala, tylko tu trzeba większy damage mieć. Kurczę, muszę się przyzwyczaić jeszcze do tego. To nie jest prosta gierka, nie? Oczywiście, że nie prosta. Ja nawet rana też... Ja po prostu na Impossible i tak będę grał, więc tak na odcinki myślę, że dobra będzie... Dobry będzie ten difficulty, ale naprawdę podoba mi się ten Kingdom Rush. Póki co... Panda! 460. Beer Vanguard. High armor gets enraged with a beer that dies in ball. O kurczę. No to może być lekki problem. Prawdnijmy sobie to, a później to bym sobie jeszcze update'ł. Oni by dobrze byli magików by tu postawić, ale... Ja bardzo chcę tutaj sobie ustawić obronę dobrą. Ale bym dał tych magików tu. Okej. Kurczę, to będzie ciężkie. Trochę zadaliśmy im, ale... No... Ciekawe, co się stanie. Chodźcie tu. No... Jeden się zrajdżuje, jak zginie? Burst jeden. No ten burst jeszcze nie chce zginąć, chyba. I ten się nie zrajdżuje? Nie, nie zrejdżował się, to nie wiem o co chodzi. Już chodzi o inne bersy. 150, bardzo tanie to jest, bardzo mi się to podoba. Kurczę, ale mi się już nie podoba jak to wygląda. Dobrze jest, że jest ten dziadek, widzisz? Ty złapałeś coś sam z siebie. Dobra, chodźmy w tego. Może być ciężko, ale... Okej. Dobra, nice. Musimy tu jeszcze to ulepszyć. Może teraz będzie lepiej nawalał? Aha, ten nasz skinął pierwszy heros, to niedobrze. Wiecie co, w Kingdom Rush po prostu chodziło o to, żeby mieć fana. Ja na razie mam fana. To jest najważniejsze. No ryb się ciągle wypełnujemy. Okej, chodź tu. Myślę, że najlepszym w takim przypadku będzie ulepszenie tego. Nie wiem, czy to coś zmienię jeszcze. Chociaż powinniśmy to utrzymać. Powinno być klasa. Ale w razie czego sobie jeszcze to ulepszmy. I... jest klasa. Pyk, 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 pyk. No i SG. Bardzo mi się podoba ten Kingdom Rush. To jest na razie... Nie najlepszy, bo oczywiście... OG! OG Kingdom Rush będzie chyba najlepszym Kingdom Rushem w historii. Czyli ta jedynka.
Ale jeśli bym miał dać wasz ranking, to na razie bym dał tej grze trójkę. Bo nie wiem, czy to jeszcze jest na tyle, żeby wyprzedzić Vengeance, ale ma potencjał. Bo naprawdę bardzo fajnie wygląda. I to jest ostatnie enemy tak naprawdę to. Kwestia czasu, aż my to wygramy i wygraliśmy. O, jest bardzo fajny tego w ogóle, tego nie mieliśmy na początku. Screen Victory. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, i... Pyk, pyk, pyk! Upgrade points, trzeci tower i nowy hero, ale to już nowy hero mieliśmy tutaj, w tym levelu tak naprawdę. I gdzie my teraz pójdziemy? Czy tutaj, zgaduję? Tak. Czyli do tego źródełka, okej. Okay. Zagrałbym sobie jeszcze jedną gierkę na dziś, tu możemy sobie ulepszyć, tu też, cztery. Czekaj, jeszcze... Stance the enemy for the delay. Dobra, może być. Okej. Okay. Okej, okay, to może być ciekawe, a ten heros... to co sobie ulepszmy... Okej, okay, true damage się przyda. Okej, okay, ten ma więcej życia i tego. Okej. Okay. Faster po prostu. O, stan by mi się przydał. A to jest obrona? Health shield based on how is... Okej, to jest dziwne dosyć. Zdałbym to. I to. Dobra. A tu coś jeszcze było takiego? That bounces between three enemies dealing physical damage each time. No to jest dobra też. Handless... Physical damage each time. Okay. Czyli to są takie, w razie czego, jakby coś tutaj się działo. Okej, okay, czyli to jest więcej damage'u po prostu, bardzo się cieszę. Nowy tower będzie od 5 stage'a, więc my jeszcze pogramy tutaj. W co tutaj właśnie iść? Tutaj są dobrzy chyba. Tutaj są źli, jakoś bym tak zgadywał. Tu są towery po prostu, a tu są herosi chyba. A nie, to są reinforcements, przepraszam. To tu są herosi. Tak, tu są herosi, a tu są po prostu ogólnie. Dobra, ja bym poszedł tak, po kolei. To. Czy jest armor? Dobra, health bym zostawił, a to co mamy? Health points, okej, okay, to jest ciekawe. Each again tower build increases the hero's attack damage. No to na razie bym zostawił, bo i tak nie mamy dużo tych dark tower. Hero's attack ignore... No, możemy to dać. Increases the health of all... No to też możemy dać, na początku. Okej. Okay. Bardzo się fajnie zapowiada. Przechodzimy do trzeciego levelu, na dzisiaj ostatniego, w którym mamy jakieś serce i pewnie będzie 12 wave'ów, bo to jest tak, że coś tam jest, później 8, a nie, jest 10. Dobra, to jest ciekawe. Okej, mamy dwa wejścia w ogóle. Okej, jest to ciekawe. Siema ziomeczki, ale te ziomeczki są śmieszne, ale bardzo fajne, mi się podobają. Dobra, tutaj trzeba jakąś dobrą defensywę znaleźć. Bo mamy 5 level. Ja bym poszedł tak. Jeśli chodzi o defensywę, no to... To jest taka najbardziej obvious. Myślę, że tu jeszcze można by było jedną defensywę dać. Tu po prostu bym dał archera, żeby obijał tak jak tu. Albo bym dał tego, a tutaj archera. Bardziej tak bym to zrobił. Ale na razie trzeba... O, co? Ziomeczku! Ale fajny. Ale mi się podoba ta gra, naprawdę. Oj, oj, oj. No to się przy... Miarka przebrała. Coś tu jeszcze jest, jakaś znajdźka? Chyba nie, mi się wydaje, że nie. Czy tu serce jest to ogólnie? Nie wiem, co ono będzie robiło. Ale dobra, dawajmy. I tutaj bym dawał tego, tutaj bym dawał tego do obrony. Tak bym to zrobił. Dajmy jeszcze tego tutaj. Tutaj może magia, czy tu? Tutaj bardziej. Na razie to nie robi dużo damage'u. Dobra, i co ten chłop robi tutaj, bo jestem ciekawy. Coś tutaj macha, tutaj nie wiem co się dzieje właśnie. Okej, okay, dajmy następny tego. Okej. Okay. Click to here to reopen. Ej, bardzo fajne.
Proszę bardzo was. Bardzo fajny. Takiego czegoś nie było w Kingdom Rush Legends. Bardzo fajna taka... Dobra, dajmy tu to. Trochę niebezpiecznie się zrobiło. Dajmy tu mocniejszego. Ja bym sobie to upgrade'nął. Hello, ziomuś. No, ale jest to bardzo fajne, że można sobie tak patrzeć. To jest bardzo duży plus. Czy ten w ogóle może sobie przejść tak tędy? Nie, naokoło by musiał. To nie ma sensu. Dobra, dajmy następny wave. Mam nadzieję, że się tu nic nie wydarzy. Turtle Shaman, no to Resist from Magic, no to właśnie... Nowi gracze. Turtle Shaman. To jest trochę taka lekka zadyma, powiem wam. O! What? Ale fajne. Kurczę, bardzo mi się podoba to, że ten gościu... Te bursty są mocne trochę. Tibetan Magic by się przydał trochę. Dajmy na maksa tego. Jest 6,9,132. No to jest dużo już. To są już paladyni prawie, że. Okej, nowy turtle oczywiście. Slow speed, high HP, high magic resistance, heals enemy units. Bardzo fajnie. Okej. Dobra, on leczy. Nie leczy jakoś dużo, ale leczy. Nie ma też jakoś dużo tego HP. Ale ma. Skrócimy. Proszę, czemu nie nawalasz? Dobra, tu trzeba też trochę defensywy dać, w razie czego. I tu dużo tych berów idzie, więc ja myślę, że tu można dać magię za chwilę. Oj, żeby mi tutaj nie przeszli. No, trzeba uważać. O, i była taka strzała, nie wiem czy ona coś zrobiła, damage jakiś, czy co? O kurczę, nie zauważyłem. Ajajaj, już dwa weszły. Musimy przystopować trochę z tymi. Kurczę, strasznie wpierdziel teraz jest taki. Dajmy tu. Lepszmy tu. Daj, bo jest trochę... Trochę dużo się dzieje. Trochę za dużo. 18 to jeszcze jest 3 gwiazdki według starego systemu. Chyba teraz jest taki sam. Mam nadzieję taką przynajmniej. Żebym ja się nie zdziwił później. Okej, no. Nie jest łatwo tak szczerze. Dobra, żebyś ty tu nie zginął. Bo będzie trochę lipa. Trochę więcej się dzieje na razie po tej stronie, więc coś się sfokusuje tutaj na ulepszeniu. Chociaż oczywiście tu bym też chciał ulepszyć. 280. Dobra, zginęły te bersy przynajmniej. O kurczę, my nie mamy w ogóle tego. Dobra, to trzeba tu jednak ulepszyć. Bo nie mamy innego wyjścia. Dobra. No i flying, tak. Czyli baraki nic z tym nie zrobią. I też artyleria oczywiście. Na szczęście takie coś powinno już zrobić robotę. Przynajmniej na razie. Dobra, damy coś takiego tutaj. No i git. Uleczmy sobie na trójkę już. Trochę lipnie. Oni nie rzucają, co nie? Dobra, ten z łuku będzie mi potrzebny. Dobra, na luzie chyba tutaj. Miejmy taką nadzieję, że na luzie. Tego nie używajmy, bo to nie ma sensu na razie używać. Dobra, uważaj, żeby tutaj nie przeszli. Okej. Okay. O! Bardzo fajnie. Nowy achievement. Dobra, wróćmy go tutaj. Ja bym dał tutaj tego Magic, a jednak...
Tutaj bym Maciek gadał, bo tutaj on musi tu coś robić. Na te wersy. Na razie tak średnio wygląda, więc... Ale okej. Tutaj zrobimy tak sobie. O, to jest dobry pomysł, myślę. Kurczę, tego jeszcze też bym ulepszył, żeby już był ulepszony. Poczekajmy chwilę, bo tutaj, no, dużo bersów jest. Ten się też leczy za chwilę. Ile to zmierzy? 18-12, a ten? 16-24, to jest duża różnica. To jest dosyć duża różnica. Myślę, że to utrzymałem. Dobra, no tutaj nie muszę, nie mogą dać inaczej. Nie, żyj, 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 ty żyj. Kurczę, fajnie jakby teraz już się mi wbiło to. Też mnie wkurza ten, bo jak za chwilę będzie leczył wszystkich, no właśnie. Już będzie lipa lekko. Teraz lepszego... lepszej rzeczy nie mogę zrobić, niestety. Będę powtarzał level, ale to już... ja już będę sobie to powtarzał w wolnym czasie. Dobra, nice. Tutaj nie wszedłem po prostu tutaj w tą magię. Myślę, że to jest... to była taka... taki główny czynnik. Kurczę, że z tej strony teraz mi ktoś wszedł... niedobrze. Kurczę, rzeczywiście mi tu wchodzą gady. Dobra, ale przeszedł. No, bo już nie mają już low'a, jak nie wiem. Dobra, ile to jest 48, jak na początku jest 12-18? To jest już duży upgrade. Ja myślę jeszcze tutaj, bo no, no to trzeba dać wręcz. Kurczę, tu już idzie teraz tych... tych... gości... różnych. Ciekawe, czy... mój ziomyś się z nimi poradzi, chyba nie. Niestety. Jest to trochę nie najlepszy... nie najlepsza sprawa. Kurczę, na dwie gwiazdki przynajmniej się przydałoby to zrobić. O, mamy pierwszy achievement, też slay 50 enemies, 500, czy 500, bardzo mi się to podoba. Fajnie, że on jest tutaj, gościa, można tutaj gościa zostawić, w razie będzie czego będzie dobijał. A tu trzeba było zdecydowanie wcześniej w magików pójść, moim zdaniem. Moje tu dużo roboty robią. I pyk. O, możemy jeszcze raz nawet. Pyk, 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 pyk. A ten turtle to już prawie nie żyje. Trzeba też uważać. A to powinien sobie poradzić. Nie stało się sam tutaj. Astounding! Tutaj tak naprawdę nie jest to ulepszone, więc to było trochę useless, że to tu użyłem. Moim zdaniem. Moim zdaniem tu po prostu... tu pójść w tego, a tu pójść w magię. I tak bym to rozegrał. Bo tak, to tu się nic nie dzieje praktycznie. Ten nie, nie wiem, czy aż taki duży damage zadają. Tak szczerze. Bardziej to bym tego dał tu prędzej, nie? Ale nie z jakimś zatrzymaniem dużym. Dobra, dwie gwiazdki, nie jest źle. Nie będę narzekał. Upgrade'niemy sobie tylko Herosów i... blokujemy tu nowe karty. Niru. Ciekawe. Przechodzimy teraz do tego świata. Pewnie tu będzie następny, zakładam. No pewnie. Ja to jestem dopiero gościu.
Dobra. Upgrade, czy coś tu mam fajnego? Proste. Dobra, to bym może zrobił. Okej, okay, tu właśnie mamy ten wybór. Zróbmy go już. Counter z... okej. Okay. Shadow Crown, okej. Okay. Chris Range, okej. Okay. Nice reverse reflects some damage from enemy melee attacks. From afar entering enemies. Great sets of armor. Ale ja raczej bym tutaj szedł. Tak bardziej myślę, że to będzie mi pasowało. Dobra. A, jeszcze Herosów sobie ogarnimy. To jest dobre, więc sobie go wymienimy oczywiście. Tu jeszcze dodamy sobie tego. Może to. I ekwipnijmy go. Ej, może być dwóch dobrych. Ale nie, my chyba sobie wymienimy. Można sobie tak zmieniać też, to jest dobre. Jest to bardzo dobrze zorganizowana gra, to mi się podoba. Dobra, bo mamy jeszcze tutaj Sons Roots of an Area. Slowing enemies, to będzie fajne. Tams all enemy on area. Reducing their attack damage by... okej. Okej. Okej, to może być miało sens. To może być fajne. Okej. Okay. Normal forces, the wizard deals. Ok. Spoko, rozumiem. Dobrze, widzowie, dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka z Kingdom Rush Alliance. Nie Vegans. Bardzo fajnie się zapowiada gra. I. Czekajcie, czy ja przypadkowo. Nie, dobra. I w następnym odcinku oczywiście będziemy dalej przechodzić kampanię. Nie będziemy przechodzić Heroic Iron, myślę, że bez sensu to robić, ja będę sobie sam robił. No i będziemy się trochę w następnym odcinku. Siema, yo, bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba.